On odpuszcza wszystkie twoje winy. To hasło tegorocznego wydarzenia 24 godziny dla Pana, akcji, którą zainicjował sam papież Franciszek. Ojciec Święty poprosił, aby na całym świecie, przede wszystkim w dużych miastach, otworzyć na 24 godziny drzwi kościołów. Na taki ruch zdecydował się proboszcz rybnickiej bazyliki, ksiądz Marek Bernacki. Blisko 6 lat temu, kiedy Ojciec Święty ogłosił nadzwyczajny rok miłosierdzia, poprosił, aby w największych kościołach, miastach otwarto kościoły na 24 godziny, aby w ten sposób non-stop trwała adoracja Najświętszego Sakramentu i non-stop była okazja do sakramentu pokuty. Ma to być wyjście naprzeciw tym, którzy szukają, potrzebują czy zagubili w życiu potrzeby duchowe. Tę akcję planujemy, tak jak papież prosił, przed niedzielą Letare, czyli niedzielą radości Wielkiego Postu. U nas będzie ona od 12 do 13 marca. Od wieczora piątku do soboty wieczora. Powtarzam, non-stop, 24 godziny na dobę, bazylika otwarta, gdzie zapraszamy wszystkich potrzebujących i szukających. O wyznaczonych godzinach modlitwę poprowadzą wspólnoty kościelne, między innymi diakonia ruchu Światło Życie, wspólnota Kana czy domowy kościół. Będzie też trwała adoracja w różnych momentach, będzie ona prowadzona przez grupy i wspólnoty, żeby też pomóc ewentualnie ludziom w modlitwie. Będą też świadectwa głoszone przez niektórych przedstawicieli wspólnot. To myślę też jest ważne i potrzebne, bo jednak słowo słyszane, słowo świadectwa tym bardziej, ma wielką moc. Wydarzenie zakończy się mszą świętą w sobotę 13 marca o godzinie 18. Co ważne, bazylika dysponuje olbrzymią przestrzenią. W dobie pandemii w świątyni jednocześnie może przebywać aż 127 osób.